Okay. No ale jeszcze chwilę, był AWS na przykład. Wielka nadzieja narodu, prawda? I co się zadziało? Nie, AWS rzeczywiście było. Czy oni przywrócili ciągłość drugą RP? Nie, bo AWS był lewicowy. Wszyscy brną w te pozory ciągłości i schedę po księgowym Kaczorowskim. Po kolei wszyscy prezydenci. Dlatego ja zauważyłem, że Duda od Kaczorowskiego, od Kaczyńskiego się separuje. Nie ma tam ciu-ciu-ciu pomiędzy nim. Też tam nie ma. Proszę zwrócić uwagę na pewne rzeczy. On to nie za bardzo z Kaczyńskim. Bo na początku to Duda wzięli na odstrzał. To potem wyskoczył. A tam jakiś tam Duda. No na początku myśleli, że tam byli pewni, że ten Komorowski wygra. Tylko w międzyczasie dziwne rzeczy się zaczęły dziać. Nikt się nie spodziewał, że Duda wygra. No to znaczy, czasami w polityce dajmy coś powiedzieć Panu Bogu tym wszystkim. No, czasami dziwne rzeczy się w polityce dzieją. Rzeczy się zawsze dzieją, że człowiek nie przewidzi. Czasami dziwne rzeczy się dzieją. I to można obserwować historię od starożytności, prawda? Ale trzeba z tym osłabić, my jesteśmy słabi. Tragicznie mamy spadek popełu, nie? No to jest jasne. Nie wiem co, no, próbuje coś robić. Dobrze, że do tym pojechał. Próbuję, że to ziemię próbują, może jakieś tam resztki ocalić. No cała Polska nie jest sprzedana, nie? Tak ja to widzę, no. Ja absolutnie swoje poglądy nie narzucam wam, absolutnie. Tylko ja to tak widzę, nie można. A my co? No dobrze, to w takim układzie wszystko wiemy, pogadanka była. No było. Także dziękujemy za uwagę. Mamy jakiś tutaj obraz całości. Obraz nędzy i rozpaczy. Nie do końca. Jedziemy do Wiśnicza 19, gdzie spotkamy się z prezydentem Potockim, bo zapowiedział swój przyjazd 19 grudnia na Sejm Walny w Wiśniczu. Linki pod filmem, pytania. No, zobaczymy, jak to będzie dalej, a więc no, na razie jest przedstawione w ten sposób, także dziękujemy za uwagę. Sytuacja ciężka, prawda, jest, bo jest, prawda.